Dzień dobry Państwu! Nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność skomentować to spotkanie razem z Jackiem Laskowskim. Zapowiada się niezwykle ciekawie. Rzadko się zdarza, że przychodzi nam komentować pierwszy mecz klubu w profesjonalnym futbolu. To prawda, mnie się to jeszcze nie zdarzyło. Nie wiem jak Tobie, Tomku. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie się układała gra tej nowej ekipy. Trener ciężko z nimi przepracował okres przygotowawczy, ale teraz muszą wyjść na prawdziwe boisko i powalczyć o wyniki. Na pewno władze klubu wkrótce poszukają wzmocnień na rynku transferowym. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne! Już widziałem tę piłkę w siatce! Zagranie na klepę. Krótko. Piłka wraca do środka. Przejmują to dogranie, ale są pod presją. Muszą wyjaśnić sytuację. Gnabry. Niklas Süle. Tapsoba. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Niepotrzebna strata. Fatalnie zagrał. Thierry Henry z piłką na skrzydle. To jest jego miejsce na boisku. Podanie dochodzi do Pogby. Wiesz co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. Tapsoba. Arnold. Niklas Süle. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Arnold. Hummels. Zagranie do Tapsoby. Wymieniają teraz dużo podań i szukają dziury w defensywie. Tapsoba. Corentin Tolisso. Mocne, czyste wejście. Mbappé. Zinedine Zidane. Strata piłki. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Uwaga, gol! Pierwszy mecz w tym zespole i proszę! Od razu zdobywa bramkę. No, nie każdy tak potrafi. Brawo, świetnie się zaaklimatyzował i rozumie się z kolegami. To oznaka klasy. Obejrzyjmy raz jeszcze tę świetną akcję. Zaczęło się od udanego dośrodkowania. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Gnabry. A teraz piłką Müller. Dobra okazja na bramkę. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc, bardzo przytomna interwencja, brawo! Na 11 metr z rogu, nic z tego, oddalają teraz zagrożenie. De Bruyne zszedł na skrzydło i atakuje. I zbiega teraz w kierunku środka. De Bruyne! De Bruyne! Klasa sama w sobie. Piękne wykończenie. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Wyrównali więc stan spotkania 1-1. Szybki uciek na Bri.
Okazja na prowadzenie. Brawo! Strzela gola w pierwszym występie w tym zespole. To się nazywa debiut. Popatrzcie Państwo na tę radość. Notuje znakomity początek przygody w tej drużynie. Oby tak dalej. Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przysnął. Mamy teraz wynik 2 do 1. Kevin De Bruyne. A teraz Omuri. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Niklas Süle. Opanował piłkę Gnabry. Mamy centrę i tłok w polu karnym. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Wysoko teraz przycisnęli rywala. Przejęli piłkę w środkowej strefie. Paul Pogba. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Erling Haaland. Piłkę ma teraz Thorgan Hazard. Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Trochę zbyt pochopnie, nici z kontrataku. Piłka do Tolisso. O, i to był książkowy odbiór piłki. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. André Silva. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zapraszamy na Parc des Princes po przerwie. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Pogba. Kevin De Bruyne. I rywal zostaje w tyle. Będzie bramka! I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. De Bruyne schodzi do środka. Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodne! Już widziałem tę piłkę w siatce. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która... Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Mają okazję na prowadzenie. Gol! Niezwykła sytuacja. Naprawdę, tutaj nie musiała wcale paść bramka. Skorzystajmy z okazji i przyjrzyjmy się powtórce sytuacji, po której padła bramka.
Golkiper zdołał jeszcze odbić ten strzał lecący w długi róg, ale niewiele mógł już zrobić przy dobitce. Miał trochę pecha przy tej interwencji. A więc mamy 3-2. A teraz Uri. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ronaldo ma teraz szansę. Świetnie teraz bramkarz. Przecież strzelili. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. I De Bruyne przy piłce. Broni, ale piłka nadal grze. Wciąż groźnie. Gol! Oj, czy na pewno w bramce znalazła się odpowiednia osoba? I widzimy teraz ponownie, że to była po prostu fatalna interwencja. Piłka wypuszczona przed siebie, to musiało się skończyć golem. Z taką grą to nie jestem pewien, czy sztab nie zdecyduje się w następnym meczu na zmianę. I po tej bramce jest 4-2. Müller. Przy piłce Gnabry wrzuca piłkę w pole karne. Lecz bramkarz jest czujny. Bez problemu wyłapuje to zagranie. Dobra interwencja. André Silva. Uderza na bramkę. Ter Stegen, ależ interwencja. Centra w pole karne. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Strzał, proszę Państwa! Sędzia jednak dyktuje rzut wolny. Puszczenie gry nie przyniosło im korzyści, należało cofnąć akcję. Czy wrócą teraz do gry? W pierwszym występie w tym zespole. To się nazywa debiut. Popatrzcie Państwo na tę radość. No tu jest znakomity początek przygody w tej drużynie. Oby tak dalej. Teraz oglądamy ponownie wykonanie tej jedenastki. Praktycznie nie można mieć żadnych zastrzeżeń do tego uderzenia. Spokojne, w dolny narożnik. No i dziękuję. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Gnabry. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. A teraz będzie dobra okazja. Ładna interwencja. Bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Czy mu się uda? Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło. W sumie my też nie. Ciekawe, czy to się nie zemści. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Uwaga! Okazja na remis! Ależ historia! Strzela drugą bramkę w swoim debiucie! Nie da się lepiej przywitać z fanami, Tomku. Coś pięknego. Oby tak dalej, a stanie się legendą klubu. Co tu się wydarzyło? Całkowicie wbrew temu, co dzieje się na boisku, drużyna, która nie miała za wiele z gry, strzeliła gola. Futbol jest okrutny, można by zacytować klasę. Szalony remis. 4-4. Uwaga, ładnie prostopadłe dogranie. Znakomite zagranie na dobieg. Ter Stegen, ale
też interwencja. Co za parada. Świetnie się teraz zachował golkiper. Rywale już myśleli, że obejmą prowadzenie. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Arnold. Müller. Arnold. Süle. Arnold. Tolisso. Zobaczmy. Ta akcja może okazać się decydująca. Tolisso prowadzi piłkę. Ale strzał zablokowany. Pudło! Jak można było tego nie trafić? To była wyborna sytuacja. Tyle, że chorągiewka w górze, więc bramka, która powinna paść, nie zostałaby uznana. André Silva. De Ligt przejmuje teraz piłkę. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Co teraz zrobi? Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce! To chyba rozstrzyga losy tego meczu! Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Jednobramkowa przewaga, 5-4. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Arnold. Tolisso. Tapsoba. Mogą rozgrywać akcję przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Müller! Jest! Jest bramka! Ależ wejście Smoka! Tak jest! Już druga bramka w debiucie. Doskonale się prezentuje na początku przygody z tą drużyną. Po tej akcji widać, że stracony gol nie podłamał ich morale. Zespół ruszył natychmiast do przodu i nie musiał długo czekać na wyrównanie. Bramka za bramką i wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej radosnej strzelanki. O, catenaccio, to bym tego nie nazwał. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Matthijs de Ligt. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Kante. Zidane. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Czy ten rzut rożny przesądzi o losach meczu? Jeśli wyjdą na prowadzenie, na odpowiedź pozostanie bardzo niewiele czasu. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Męczą się ze sobą już naprawdę długo, ale jeszcze trochę to potrwa. Zaczynamy pierwszą odsłonę dogrywki. Być może coś tu się wyklaruje. Gnabry. Tapsoba. Corentin Tolisso. Lainer. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Rzutka piłki w szesnastkę.
Nadal mamy remis, a nie po to przyszli kibice. Zachęcają teraz do natarcia. Chcą zobaczyć zwycięskiego gola w końcowych fragmentach tego spotkania. Dobrze go teraz znalazł. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Gnabry zakrywa teraz prostopadle. Czy będą zaraz prowadzić? Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. A teraz Henry. Ronaldo. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? No i jest szansa na dobrą rzutkę. Czy mu się uda? Potężny strzał, to mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką. Zaczęliśmy drugą połowę dogrywki. Czy kogoś stać będzie tu na jeden rozstrzygający zryw? Kante. No i przejmuje teraz piłkę. Corentin Tolisso. Tolisso. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Obija bramkę, ale piłka ciągle w grze. Próba prawie udana. Szkoda tej straconej szansy na objęcie prowadzenia, ale może co się odwlecze, to nie uciecze. Tolisso, spójrzmy, to może być decydująca akcja. Akcja przerwana, odgwizdany spalony. Próba uniknięcia spalonego nie wyszła, bo ten powrót z offside'u okazał się spóźniony. Albo podanie poszło odrobinę za wcześnie. Zinedine Zidane, N'Golo Kanté. Świetnie teraz w obronie, wyczekali rywala, znów są przy piłce. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Szansa na kluczowe trafienie. Co tu się dzisiaj dzieje? Niewiarygodne! Właśnie dorzuca trzecią bramkę! Hat-trick w debiucie! Nie sposób sobie chyba wyobrazić lepszego przywitania z kibicami nowej drużyny. Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo odpuścili krycie w polu karnym i rywal to wykorzystał. Trzeba było szybciej wybijać piłkę. Mieli sporo czasu, by zażegnać niebezpieczeństwo. Zinedine Zidane, Matthijs de Ligt, piłkę ma Zidane. O tak, proszę Państwa, to jest wślizg, to rozumiem, świetny odbiór. Tylko minuta dodatkowego czasu. A więc kibice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Zwycięska bramka padła w ostatnich minutach spotkania, więc wyczucie czasu było doskonałe. Knockout tuż przed gongiem.